Wczoraj w pewnym serwisie społecznościowym moja znajoma, jak to dziś młodzież mówi, zaszerowała link do tego wydarzenia. Jak zaszerowała, to pojawiły się komentarze. Jeden z nich był taki: obcy, negocjacje i Szastok, ale jak to? To mnie zmotywowało do tego, żeby stwierdzić, czy jest jakiś związek między tymi trzema podmiotami. No i znalazłem. Otóż Ellen Ripley, główna bohaterka obcego, przez 57 lat dryfowała w kapsule ratunkowej po przestworzach, zanim ją znaleźli, chyba ówcześni, można już powiedzieć, ówcześni złomiarze ją uratowali. Czyli dokładnie tyle dryfowała, ile ja lat przeżyłem, a więc szczęśliwie się nam to wszystko jakoś zakończyło. Więc związek jest, więc mogę spokojnie o tym opowiadać, ale to na szczęście nie jedyna koincydencja, którą udało mi się znaleźć między negocjacjami, a tym znakomitym filmem Jamesa Camerona, zresztą nagrodzony dwoma Oscarami, który za chwilę będziemy mogli wszyscy wspólnie obejrzeć. Proszę Państwa, główna bohaterka, jak powiedziałem, Ellen Ripley, w pewnym momencie, kiedy już została uratowana, przyłącza się do misji ratunkowej na księżyc NV-426, ponieważ Ziemianie, jeśli tak można ich nazwać, stracili kontakt z grupą kolonizatorów, którzy zamieszkiwali ten księżyc. Jest wielkie podejrzenie, że właśnie ten księżyc opanowała grupa obcych, którzy doprowadzili do unicestwienia owej grupy kolonizatorów. W związku z tym misja ratunkowa wyrusza, no i potem się dzieje. Nie będę opowiadał, bo to przyjemność całego filmu bym Państwu odebrał, ale w pewnym momencie trzeba zaczynać podejmować decyzje. I główną postacią, która te decyzje podejmuje, obok dowodzącego tą misją, jest właśnie owa Ellen Ripley. Dlaczego, jaki związek ma podejmowanie decyzji z negocjacjami? Oto wielki badacz Max Bazerman, który proponuje tak zwaną analizę behawioralną procesu negocjacji, mówi tak: negocjacje to proces decyzyjny. To szereg, ciąg kolejnie podejmowanych decyzji, a w związku z tym musimy je podejmować prawidłowo, aby doprowadzać do rezultatów, które będą dla nas korzystne. Bo w negocjacjach chodzi nie o to, powiada Bazerman, aby osiągać dobre wyniki. Chodzi o to, aby osiągać najlepsze, najlepsze z naszego punktu widzenia wyniki. A więc jeśli przyjrzymy się procesom negocjacyjnym, które musi przetwarzać w swojej głowie owa Ellen Ripley, to wszystko polega na tym, żeby rozpatrywać alternatywy, jakie może w danej sytuacji, w danych okolicznościach wykorzystać. I musi analizować sytuację w taki sposób, aby wybierać najlepszą z alternatyw. I tu wspomniany Max Bazerman powiada tak: negocjatorzy, nieskuteczni negocjatorzy popełniają grzechy. I naliczył ich 7. Rzecz jasna, nie jestem w stanie w ciągu tych kilku chwil tych 7 grzechów wymienić, ale jednym z grzechów głównych, o których pisze Bazerman, jest grzech zaniedbywania tak zwanych alternatyw, a więc nierozpatrywania sytuacji negocjacyjnej jako również zbioru pewnych alternatyw. A najgłówniejszym z tych grzechów głównych będzie zaniedbywanie czegoś, co w negocjacjach nosi nazwę najlepszej alternatywy dla negocjowanego porozumienia, czyli z angielskiego akronim BATNA. Mówiąc wprost, nie masz BATNA, nie podchodź do negocjacji. Kiedy nie masz lepszej oferty pracy, nie idź do szefa i nie mów mu: szefie, chcę podwyżkę. A jak ci nie dam, synu, mówi szef, to odejdę. No, to idź. Nie mam BATNA, nie mam gdzie pójść, nie mam po co takiej propozycji w ogóle kierować do mojego szefa. Kiedy idę kupować do salonu samochodowego nowy samochód, to muszę wiedzieć, że w innym salonie, a najlepiej jeszcze w drugim i trzecim salonie samochodowym, mam ofertę, która będzie może trochę gorsza, a może nawet lepsza niż ta, którą jestem w stanie uzyskać w tym, do którego właśnie się wybrałem, na przykład dlatego, że go mam najbliżej mojego miejsca zamieszkania. A więc zawsze musimy, przystępując do negocjacji, mieć dobrą BATNA. Polski uczony, profesor Rządca, mówi tak: BATNA jest głównym źródłem siły negocjacyjnej. Nie masz BATNA, nie masz siły. Jeśli nie masz BATNA, to sam na własną prośbę wystawiasz się na proces prostego pałowania.
wymuszania na tobie niekorzystnych dla siebie decyzji. I Batna również zabezpiecza nas jeszcze przed jedną sytuacją. Oto my mamy tendencję do takiego zniekształcenia poznawczego, które nazywa się nieracjonalną rywalizacją. Nie posiadając Batna, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób skontrolować tego procesu, a w związku z tym możemy po prostu być ofiarami procesu, który rozwija się sam w naszych głowach. W jaki sposób to sprawdzić? Spróbujmy zrobić mały eksperyment. Proszę Państwa, mam tutaj 10 zł. Prawdziwe 10 zł, naprawdę bilet Narodowego Banku Polskiego. I chciałem Państwu zaproponować kupno tych 10 zł. Zupełnie serio mówię. Możecie kupić te 10 zł w licytacji. W licytacji, którą zaczniemy od 1 zł. Postąpienie będzie 1 zł. Możecie wszyscy Państwo wziąć udział w tej licytacji. Ten, kto zalicytuje najwyższą cenę, będzie ode mnie mógł dostać te 10 zł za tę wylicytowaną kwotę. Ale uwaga, jest jeszcze jedna zasada. Osoba, która wylicytuje drugą co do wysokości kwotę, będzie również musiała mi zapłacić te wylicytowane pieniądze. A więc wystawiam 10 zł na licytację. 10 zł za 1 zł. Kto da 1 zł? Są, jest, jest 1 zł. Czyli 1 zł jest, czy może 2 zł? Są 2 zł. Pięknie, 3 zł. Jest 3 zł. 4 zł może ktoś? Są 4 zł. Świetnie. 5? Jest 5. 6? Jest 6 zł. Świetnie. 7 zł ktoś jeszcze da? O, tam jest 7 zł. Pięknie. Pan dał 6. Świetnie. 8 zł? Jest 8 zł, pan dał 7. Świetnie. 9 zł? No proszę, za 9 zł to jeszcze się opłaca kupić, ale który pan dał 8? Pan tam dał 8, dobrze. No 10 zł może ktoś dał za 10 zł. To się jeszcze opłaca ciągle. Nie? Już nikt? No to się opłaca naprawdę. Ale okej, okay, tamta pani w białym za 9 zł. Proszę do mnie, 9 zł, pan do mnie i 8 zł. Mam 7 na plusie. To kto dał 8? O, świetnie, świetnie. Jest, to jest dobra, słuszna decyzja. Pani Agnieszko, czy pani daje 11? Nie, to rozsądna decyzja. To naprawdę rozsądna decyzja, choć wcześniejsza decyzja o przystąpieniu do tej licytacji była nierozsądna. Pana poproszę za 10 zł, pan dostanie do mnie 10 zł, panią proszę o 9 zł. Możemy to zrobić za kulisami nawet, chyba że macie państwo, o proszę. No. I tak to człowiek przyszedł do pracy na chwilę i już na 2 piwa zarobił. No. Oczywiście, oczywiście, proszę, to dla pana dycha, dziękuję, już muszę tylko zażeglować w kieszeni swojej. No, no proszę bardzo, nie mam. No, muszę kiedy indziej oddać. Tak jest. Proszę państwa, takim prostym sposobem zarobiłem dzisiaj na wieczorne 2 piwa. Najlepszy wynik, który udało się osiągnąć, to 407 zł, 203 i 204 i robili to studenci kierunku ekonomicznego. Ale na szczęście nie w Wyższej Szkole Bankowej, tylko w innej. Spuszczę zasłonę miłosierdzia na nazwę tej uczelni, bo to świadczy o jej studentach. Proszę Państwa, to była zupełnie nieracjonalna licytacja. Znaliście od początku zasady, a jednak wielu z Was, pewnie troszkę dla fanu, dało się wkręcić. Dało się wkręcić w ogóle wchodząc w tę licytację. Ale przecież mogliście mieć dobrą alternatywę na tę licytację. Po prostu nie brać w tej licytacji udziału. I jeszcze jeden grzech. Jeszcze jeden grzech, który bardzo wyraźnie widać w filmie Obcy. Oto ekspedycja ratunkowa uzbrojonych po zęby amerykańskich marines, bo to chyba jednak amerykańscy marines, po angielsku mówili w tym filmie z akcentem amerykańskim, więc chyba to jednak amerykańscy marines, uzbrojeni po zęby w logiczne pistolety maszynowe, tak to się nazywało, logiczne, byli bardzo pewni swego, że jeśli spotkają na planecie, na księżycu LV-426 obcych, to poradzą sobie bez trudu. Ale okazało się, że te wszystkie cuda i wynalazki okazały się niczym, albowiem kiedy znaleźli się w wielkim klimatyzatorze, okazało się, że nie mogą z tego wszystkiego skorzystać, bo
pojawią się niebezpieczeństwo, już mogą podziurawić system wentylacyjny reaktora i doprowadzić do tego, co stało się parę lat wcześniej w Czernobylu, a więc do wywołania jądrowej, termojądrowej reakcji. Nadmierna pewność siebie. Nadmierna pewność siebie negocjatorów, którzy uważają, że są w stanie wygrać. I dlatego też nie muszą oczywiście wyznaczać sobie żadnej BATNA, żadnej najlepszej alternatywy na rzecz negocjowanego porozumienia. Co zrobić, jeśli tej BATNA nie ma? Ano po pierwsze, jeśli tej BATNA nie ma i nie jesteśmy sobie jej w stanie w żaden sposób stworzyć, po prostu nie przystępujmy do negocjacji. Ale jeśli nam na czymś szczególnie zależy, albo musimy pewne negocjacje przeprowadzić, to stwórz sobie tę BATNA. Lekki blef. Dam Państwu przykład. Oto przez wiele lat jeździłem znakomitym samochodem, ale teraz bardzo proszę, żeby nie było żadnego śmiechu. Najlepszym samochodem, jaki udało mi się jeździć, był to produkt marki Fiat, model Multipla, wersja pierwsza i wersja druga. Pani się śmieje ze mnie, nie wiem dlaczego. A, rozumiem, do mnie się Pani uśmiecha, dziękuję. I proszę Państwa, no chciałem sprzedać ten samochód. Kiedy dałem na jakimś portalu ogłoszeniowym informację, że chcę się pozbyć tego cuda techniki, okazało się, że tylko jedna oferta spłynęła, a więc nie miałem żadnej BATNA, nie miałem drugiej ewentualnej oferty, komu mogłem zaproponować. Co mogłem więc zrobić? Ano, mogłem jedynie zrobić tyle, że musiałem stworzyć BATNA. A więc 15 minut po umówionej wizycie z panem potencjalnym kupującym umówiłem się, że mój szwagier do mnie zadzwoni. Osobisty szwagier, jak wiadomo, szwagier nie rodzina, wątróbka nie mięso, ale zadzwonił. Zadzwonił i umówiliśmy się, że właśnie to nastąpi. Kiedy zadzwonił, odebrałem i powiedziałem tak, a słuchał tego ów potencjalny kupujący, tak, oferta jest ciągle aktualna. Nie, no tutaj pewien pan kupuje, ale tak, nie proszę przyjeżdżać. Po 15 minutach pojawił się przy furtce szwagier. Zadzwonił, a w tym momencie pan kupujący mówi, ale co, ja byłem pierwszy, to co, umówione, sprzedane? Sprzedane. BATNA, którą ujawniłem, choć była fałszywa, dała radę. A więc jeśli nie masz dobrej BATNA, nie możesz sobie jej stworzyć, zrezygnuj z negocjacji. Jeśli możesz ją stworzyć, to stwórz. Stwórz, choć będzie ona oczywiście słaba, stwórz i ujawnij. Tyle na temat ten, który chciałem dzisiaj z Państwem poruszyć. Miłego oglądania, miłego wieczoru. Sensacje są straszne w tym filmie. Oglądałem go 3 razy i bardzo przypomina stacja Gateway to, co tu się dzieje. Także w dobrych okolicznościach przyrody będzie dobre oglądanie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Bankowej właśnie z zakresu negocjacji. Do miłego.